Więc witam wszystkich słuchających na już przedostatnim spotkaniu z Diplomacy Talks. I dzisiaj mamy przyjemność gościć panią Katarzynę Iberystkę, ekonomistkę, działaczkę w partii Wiosna, byłą konsul RP w Brazylii, wykładowczynię na m.in. Uniwersytecie Warszawskim, no i gościa naszego dzisiejszego spotkania. Tak, tutaj pani Kasiu, może się z nami przywitać. Tak jest. Nie wiem, czym jest słychać. Tak, słychać pana bardzo dobrze. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się wziąć państwa w taką krótką podróż po dyplomacji. Dyplomacji widzianej z różnych stron. Także jako ze strony dyplomaty i ze strony rodziny dyplomaty. Co może będzie troszeczkę inne niż do tej pory państwo słyszeli. Tak, to może myślę, że właśnie zaczynając, moglibyśmy opowiedzieć o tym, a właściwie zapytać chciałem się pani, jak zaczęła się pani cała przygoda z dyplomacją i tym światem związanym z polityką? No więc powiem tak, dyplomacja generalnie powinna być rozłączona z polityką, dyplomacja powinna rządzić się swoimi prawami, chociaż oczywiście ona gdzieś tam się ociera o politykę. Dyplomata z reguły powinien być niepolityczny. Ja faktycznie na początku lat 90. jako dosyć młoda osoba, zaraz jak były zmiany, faktycznie działałam politycznie, ale w momencie, kiedy wyszłam za mąż za mojego męża, który został dyplomatą i zostaliśmy wysłani na pierwszą placówkę, uważałam, że moim obowiązkiem jest być całkowicie niezależną od wpływów politycznych, ponieważ najważniejsze jest reprezentowanie swojego własnego kraju, a nie swoich partii politycznych. Dlatego przez wiele, wiele lat nie działałam w żadnych partiach, nie mieszałam się zupełnie w politykę, ale zajmowałam się promocją Polski, przedstawianiem Polski, pokazywaniem Polski w jak najpiękniejszym świetle. I nasza przygoda, pierwsza przygoda z dyplomacją to była Angola. To był rok 93. Wojna domowa w tym kraju trwała już ponad 20 lat, jak myśmy tam chyba pojechali. To już było chyba ponad 20 lat, albo prawie 20 lat. Kraj był wyniszczony, nie było praktycznie nic. Możecie sobie państwo wyobrazić, że nie było teatrów, kin, nie było, no już o jakichś operach czy filharmoniach to w ogóle nie ma mowy. Nie było taksówek, nie było autobusów, nie było praktycznie sklepów. Może na stolicy były ze dwa albo ze trzy sklepy. Także moja przygoda z dyplomacją zaczęła się od bardzo trudnych warunków, bardzo. Trudnych warunków. Kraj, miasto, z którego nie można było wyjechać, ponieważ partyzantka była poza miastem, więc trzeba było siedzieć w mieście, w którym tak naprawdę nie było nic do zwiedzania, bo było ono bardzo zniszczone. Jedynie zostawała praca. Na szczęście ja też pracowałam w ambasadzie, ponieważ oprócz męża tylko ja znałam język portugalski, dlatego poproszono mnie, żebym też już wtedy zaczęła pracować. Zajmowałam się takimi rzeczami jak sprawy konsularne, chociaż jeszcze wtedy konsulem nie byłam, sprawy konsularne, sprawy bezpieczeństwa, sprawy kulturalne i to wszystko jakoś tak, można powiedzieć, uczyłam się, bo byliśmy bardzo, bardzo młodzi i syn nasz był wtedy jeszcze malutki, ale ta placówka, która była na pewno najcięższą placówką, jaką mieliśmy, ta placówka nauczyła mnie, była to przede wszystkim szkoła życia dla nas. Dlatego, że musieliśmy się znaleźć w trudnych warunkach, wykonując pracę, do której byliśmy jakoś przygotowani, ale tylko teoretycznie. Znaczy mąż miał praktykę, miał staż, ja nie, ja byłam zupełnie, zupełnie nieświadoma wielu, wielu rzeczy. I dlatego trzeba było przejść bardzo szybko ten kurs dyplomacji, kurs życia w trudnych warunkach. I dlatego młodzi państwo, mam nadzieję, że mamy tutaj dużo młodzieży. Dyplomacja jest przepięknym zawodem, ale trzeba pamiętać, że to jest służba i ja zawsze mówiłam młodym ludziom, że trzeba najpierw jechać na trudną placówkę na początku i wtedy, jeżeli przejdziemy przez taką trudną placówkę, to wtedy każda inna placówka będzie dla nas już tylko przyjemnością i będziemy wiedzieli praktycznie wszystko.
I nauczymy się jednej rzeczy, że ten dyplomata oczywiście w niektórych momentach jest ekscelencją, ale tak naprawdę dyplomata musi służyć i swojemu krajowi, i tak samo Polakom, których spotyka na swojej drodze, a często właśnie w trudnych warunkach musi być praktycznie wszystkim. Myśmy mieli w naszej ambasadzie Polaków, którzy byli chorzy, którzy potrzebowali lekarza i powinni być internowani w szpitalu, ale tych szpitali prawie nie było, te, które były, po prostu nie nadawały się, żeby tam Europejczyka położyć, dlatego mieliśmy polskiego lekarza, który a propos był ginekologiem, i on przychodził i włączał i wyłączał kroplówki i leczył Polaków w naszej ambasadzie. Także ja wiem, że to brzmi trochę zupełnie nie jak dyplomacja, ale to jest właśnie dyplomacja, to znaczy to jest właśnie przede wszystkim to, co powinien robić konsul, bo ambasador oczywiście jest bardziej do tych spraw reprezentacyjnych, ale że pomoc Polakom, pomoc Polonii w potrzebie, to są właśnie zadania konsula, którym byłam ostatnio w Brazylii i to też o tym później opowiem, ale... Trudne warunki powodują to, że korpus dyplomatyczny też bardzo ze sobą ściślej współpracuje, częściej się spotyka, i to była faktycznie jedyna szansa na to, żeby móc jakoś żyć normalnie, spotykać innych ludzi, rozmawiać, nawet czasami się bawić. Powiem szczerze, że nawet najlepsze przyjęcia dyplomatyczne to chyba były właśnie w Angolii, w kraju, gdzie było tak bardzo trudno. Ale też bardzo, bardzo blisko współpracowaliśmy z księżmi polskimi, z polskimi siostrami. Siostry zakonne były po prostu tak niesamowitymi bohaterkami, ponieważ większość z nich, te co były w stolicy, pracowały w wiosce dla chorych na trąd. Wielokrotnie tam jeździliśmy i po prostu uważam, że każda osoba, która się tak poświęca, powinna być święta, bo to są niesamowite, niesamowite osoby, które decydują się na takie poświęcenie. I to tak, była myślę, pierwsza. Że bardzo w ogóle... Tak, i myślę w ogóle, że to ciekawie tutaj pani zauważyła to, że to zawód dyplomaty i w ogóle takie posady mogą się kojarzyć z takimi bardziej teoretycznymi zadaniami, podczas kiedy to jest naprawdę taka bardzo życiowa rola, którą pełni taka osoba, tak jak tutaj pani wspomniała już właśnie przy tej pomocy no, ludziom, po prostu cywilom. I chciałem się tym samym zapytać pani jeszcze tak, wracając może do średnio przyjemności, ale jakie były takie największe wyzwania, które pani pamięta z tamtego okresu? Może jakaś taka pamiętna historia? No to zaraz, mam dużo takich historii, ale tak naprawdę taką najtrudniejszą rzeczą dla mnie było to, kiedy ja musiałam wyjść na ulicę i widziałam na tej ulicy żebrzące dzieci bez rąk, bez nóg, które straciły w wypadku z minami połowę twarzy, i powiem szczerze, dla mnie to było po prostu przez pierwsze pół roku nie do przeżycia. Ja, wiedząc, że mam zdrowe dziecko w domu, które ma wszystko, czego potrzebuje, a na ulicy są dzieci, które nie mają nic, o które nikt nie dba. I to było bardzo duże wyzwanie. To powiem szczerze, naprawdę, te pierwsze miesiące były dla mnie bardzo ciężkie z tego powodu, ale no niestety, człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego. I to wyczucie, to uczulenie na pewne rzeczy, ono się zmniejsza. Potem już oczywiście to była zawsze tragedia, ale nie było to już tak jakby, nie przeżywałam tego już tak mocno jak na samym początku. Dlatego też włączyłam się bardzo właśnie w pomoc humanitarną i dużo rzeczy faktycznie tam robiłam, ale nie, no nie sama, z grupą osób. I pamiętam właśnie taką historię, kiedy to było chyba w drugim roku, jak byliśmy w Angolii. Ja muszę powiedzieć państwu, że myśmy byli 10 lat w Angolii w trakcie wojny i wyjechaliśmy. O mój Boże, zaraz po tym, naprawdę. Tak, w trakcie wyjechaliśmy zaraz po tym, jak wojna się skończyła. I pamiętam, jak leciałam samolotem ONZ-owskim, transportowym. Są to samoloty dosyć duże i nie wiem, czy to w ogóle nie była Ukraina, ten największy samolot.
transportowy i leciało nas 6 kobiet reprezentujących różne i ambasady, i parlament angolański. Leciałyśmy z pomocą humanitarną do obozu uchodźców, który znajdował się w innej prowincji. Oczywiście tam poleciałyśmy, zawiozłyśmy całą pomoc humanitarną, tego było dużo, bo myśmy ciężko faktycznie pracowały na to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, spożywienia, środków czystości i byłyśmy przyjęte przez gubernatora, no wszystko było wspaniale i niestety, proszę pamiętać, że to była wojna i wracając 10 minut przed lądowaniem, samolot został ostrzelany i trafiony armatką. I muszę powiedzieć to, że myśmy wylądowali, że ja żyję i wszyscy żyjemy i nie było, to trzeba było zawdzięczać rosyjskim pilotom. Byli to piloci, którzy służyli w Afganistanie i oni po prostu wiedzieli, co robić w takiej sytuacji. I samolot transportowy to jest taki samolot, który nie jest wyciszony, lata nisko, więc hałas jest ogromny, więc żeby w ogóle coś powiedzieć, trzeba krzyczeć. A huk jakiś my usłyszeli i potem dym, jaki w środku był, no trochę nas przeraził, ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze. I to była taka jedna historia, która dotyczyła mnie tylko, ale drugą historią, to też Państwo jesteście za młodzi, bo pewnie się dopiero wtedy rodziliście, w 1994 roku w Kabindzie. Kabinda to jest enklawa, jest to część Angolii, która nie leży na terytorium Angolii. Jest znana ze względu na źródła roponośne i tam jest bardzo dużo platform wiertniczych i tam pracowali polscy obywatele, było ich 4, pracowali dla włoskiej firmy, ale nie pracowali na platformie, pracowali dla firmy, która, jakby to powiedzieć, co się robi z drzewem, rąbała drzewo, ścinała drzewa. I zostali porwani przez partyzantkę separatystyczną. Mój mąż musiał tam oczywiście bardzo szybko polecieć na miejsce, tylko że to były takie czasy, kiedy tam nie było nawet samolotów. No i tutaj się żona też przydaje czasami, ponieważ ja jestem zapaloną brydżystką i grałam w brydża z żoną szefa jednego z naftowych koncernów zagranicznych. I po prostu oni udzielili samolotu mojemu mężowi, dzięki temu mógł polecieć do Kabindy. Spędził tam miesiąc, a ja niestety stałam na straży całej ambasady i musiałam odpierać prasę. Na szczęście to był 1994 rok. Nie było jeszcze internetu, nie było tak jak teraz, bo teraz to prawdopodobnie bym nie przeżyła. Wtedy też mnie budzono o 3-4 nad ranem, ale to były sporadyczne telefony, ale to był ciężki bardzo czas, dlatego że mąż był daleko, ja musiałam się zajmować ambasadą, tak jak Państwu mówią, małe dziecko. Mieliśmy nowego pracownika, który przyjechał 2 tygodnie wcześniej, nie znającego żadnego języka, no więc musiałam jeszcze się jego rodziną opiekować, więc było ciężko, ale na szczęście skończyło się wszystko dobrze. Po miesiącu zostali zwolnieni, trzech Polaków zostało zwolnionych, bo pierwszego wypuszczono dużo wcześniej, ponieważ był starszy, a to była na szczęście partyzantka, która nie zależało na tym, żeby kogoś zabić czy skrzywdzić, oni po prostu chcieli pieniądze. No i te pieniądze najprawdopodobniej dostali od właściciela firmy włoskiej, także od Polski nie. Także to była też taka historia. Zresztą no, historii tam było bardzo dużo, ale to dalekie historie. Zastanawiam się, co najbardziej w Brazylii. W Brazylii miałam, to może Państwo pamiętają już, jak byłam konsulem, a konsul, no niestety nie uda nam się najprawdopodobniej zdjęć pokazać, ale konsul no, ma za zadanie naprawdę robić praktycznie wszystko, co dotyczy obywateli polskich, więc najpiękniejszym wydarzeniem, które zrobiłam jako konsul, to dałam ślub 2 młodych Polaków. I to było cudowne uczucie, bo to jest wspaniale, jak się widzi młodych ludzi, którzy są szczęśliwi i piękni i można ich połączyć węzłem małżeńskim. A drugie przeżycie to było bardzo no, smutne przeżycie. W 2017, może Państwo pamiętacie, takie starsze małżeństwo wypłynęło przez Atlantyk jachtem i w którymś momencie ten pan wypadł z jachtu i została sama żona, która nie była w stanie ani jachtem kierować,
bo nie umiała tego robić. Mąż najprawdopodobniej utonął, no do tej pory nie został znaleziony, więc najprawdopodobniej utonął. I ona dopiero po trzech dniach dryfowania po oceanie udało jej się przez telefon, satelitarny połączyć i nadać SOS. I została namierzona i pierwszy statek, który płynął blisko jej jachtu, to był statek, który wiózł soki, przewoził soki z Brazylii do Stanów Zjednoczonych i akurat widocznie wracał pewnie z jakimś innym transportem i ją zabrał. No i okazało się, że ona wyląduje w São Paulo. No i wtedy przyjechała jej córka, musiałam załatwić takie sprawy jak wejście do portu, bo niestety osoby postronne do portu nie mogą wchodzić, wejście na statek i tam, żebyśmy mogli odebrać tę panią. I z jednej strony to było szczęśliwe dla córki, że mama przeżyła i była w dosyć dobrym stanie, ale z drugiej strony była to tragiczna historia, ponieważ tata się nigdy nie znalazł. I to były takie dwie najbardziej uderzające, które takie najbardziej na mnie jakby piętno odbiły historie, które się zdarzyły w Brazylii. Bo w Angolii to tych historii było dziesiątki, naprawdę dziesiątki, dziesiątki. Wyobrażam sobie, już brzmi to i tak jakby nawet poprzez pryzmat tych historii, które teraz pani przytoczyła, jako takie naprawdę bardzo intensywne przeżycie. Ale to w takim razie wracając jeszcze do tej Angolii, bo zastanawiało mnie, czy na początku przed wyjazdem, wiedząc jaka jest sytuacja tam na tamtym terenie, czy miała pani jakieś takie obiekcje? A to bo wcześniej mówiła też pani o takim jakby poczuciu misji dyplomaty, którą jednak pani miała w sobie, ale jednocześnie wyobrażam sobie, że no nie wiem, tak przez mój własny pryzmat ja na pewno bym strasznie bał się takiej wyprawy, wiedząc, że jest tam jednak stan wojny domowej i no, naraża się pani nie bardzo w tym momencie. Także jestem ciekawy, jaka była wtedy pani perspektywa na to. To znaczy wtedy była inna. Teraz faktycznie moja perspektywa jest taka, że ja sobie mówię, kurczę, jak ja mogłam się zdecydować na taki krok z małym dzieckiem. Myśmy mieli jeszcze tylko taką możliwość, że mąż przed objęciem placówki w Luandzie został wysłany jako obserwator wyborów z ONZ-u. Znaczy oczywiście to przez MSZ, ale jako obserwator z ramienia ONZ-u. I tylko został wysłany właśnie po to, żeby zobaczyć, czy będzie w stanie mieszkać w tym kraju i mieście z rodziną, bo oczywiście w MSZ-cie wiedziano, że ma młodą rodzinę stosunkowo. Dlatego został tam wysłany i faktycznie też uciekał jednym z ostatnich samolotów, bo ta wojna znowu się rozpoczęła po tych wyborach, ale no, wytłumaczył mi, że ambasady działają, rodziny mieszkają, stolica jest bezpieczna, bo stolica faktycznie była mniej więcej bezpieczna, tam już jak myśmy przez te 10 lat były, nie odbywały się żadne akcje wojenne, wojskowe. Jedynie czasami zdarzało się, znaczy nawet często się zdarzało, że została wysadzona gdzieś jakaś tama i przez na przykład miesiąc nie było wody. No to ja jeszcze w ogóle tego nie powiedziałam, że praktycznie wody i światła to tam prawie nigdy nie było w Luandzie, więc myśmy musieli albo na generatorze, albo myć się w butelkach wody. To faktycznie, jak ja patrzę teraz z perspektywy, to były straszne czasy, ale mimo wszystko myśmy byli młodzi i mieliśmy tę misję, która jeszcze właśnie, bo wpadliśmy na głęboką wodę, od razu zaczęły się właśnie te wszystkie problemy. Przez 9 miesięcy w ambasadzie, która była bardzo mała, nasza, no powiedzmy, rezydencja, która no na pewno nie była rezydencją, była obok ambasady i był maleńki ogródek. I przez 9 miesięcy koczowali u nas, koczowało na początku 12, no nie 9 miesięcy, 6 miesięcy. To było 9 marynarzy. Najpierw 12, a potem 9 marynarzy. Po prostu musiało mieszkać w ambasadzie, w tej maleńkiej ambasadzie, dlatego że zostali oszukani przez firmę, która ich zatrudniła, nie dostali przez rok pieniędzy, nie mogli wysyłać rodzinom pieniędzy, nie mieli pieniędzy, żeby wrócić do kraju na bilety, a to był okres, kiedy nie, praktycznie nie kupowało się biletów, nawet za poręczeniem obywatelom polskim, ponieważ było bardzo dużo historii oszukiwania państwa, dlatego w tym momencie było tak, że ambasada nie mogła pomóc i użyczyć pożyczki. Dlatego 6 miesięcy mieliśmy najpierw 12, potem 9 osób, które trzeba było wyżywić, oni nie mieli pieniędzy na jedzenie. Na szczęście mieli kucharza, więc nie trzeba było im gotować.
No i trzeba było być wtedy i psychologiem, i matką, bo część z nich dowiadywało się, że żony chcą rozwodu, od innego odeszła narzeczona, jeszcze od inny dowiadywał się, że na przykład ktoś z rodziców zmarł, tak, i on nie miał jak wrócić. Dopiero rodziny zbierały te pieniądze i stopniowo wysyłały, kupowały im bilety. Dopiero trzej ostatni, już jak sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, to trzem ostatnim państwo kupiło bilety. Także to też była niesamowita historia. To tak mówię, z perspektywy czasu też to oczywiście inaczej widzę. No wtedy Tak, się i to w człowiek nie zasadzie, zastanawia. czyli to w zasadzie, że oni nie mogli wtedy tak wrócić, bo tak po prostu byłem zaciekawiony tym wątkiem, o którym pani powiedziała z tymi Polakami, którzy byli uziemieni wtedy. To wynikało zwyczajnie z tego, że nie mieli wtedy środków na bilety lotnicze powrotne. Tak, oni Aha, nie mieli, zrozumiałem. rodziny zostały bez środków, bo to oni mieli zarabiać i wysyłać. Przez rok nie wysyłali, więc oni nie mieli, rodziny nie dostawały, więc też często było tak, że to były żony, które nie pracowały, więc nie miały skąd tych pieniędzy wziąć dla nich, żeby kupić bilety. I trwało to 6 miesięcy. Ja pamiętam, jak zrobiliśmy wigilię, wszyscy przy dużym stole, na szczęście stół był duży. I mój mąż tak zażartował. No, cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy i mam nadzieję, że następne święta, czyli wielkanocne, spędzimy w tym samym gronie. No i spędziliśmy. Także. Także tak, to. Ale faktycznie brzmi emocjonująco, ale jestem ciekawy też tak samo, jaka była dla pani ta zmiana z na nagle po przylocie do Brazylii, czy to bardziej spojrzała na to pani jako takie wytchnienie wreszcie po tych takich bardzo intensywnych poprzednich wrażeniach z Afryki, czy bardziej na zasadzie takiej, że trochę brakowało pani tych wyzwań, które tam pani Ale pan, napotkała? bo nie usłyszałam, mówi pan po powrocie do kraju, tak? Czy. Po powrocie, w sensie po zmianie na Brazylię potem jak miała A tak znaczy pani jeszcze do porównania. wcześniej. Aha, znaczy wcześniej jeszcze była Kostaryka, Gwatemala, Honduras i tak dalej, bo cała Ameryka Aha, jeszcze o to była. nie wiem. A to nawet nie wiedziałem, że aż tyle tego Jeszcze było. było tak. Jeszcze tak, było jeszcze to. Tam nie pracowałam. To była jedyna placówka, na której nie pracowałam. I faktycznie to był jakiś rodzaj odpoczynku, ale od razu wam mówię, to był, mimo że kraj no piękny, piękna przyroda, no może pogoda nie do końca taka świetna, bo temperatura fajna, ale pada 8 miesięcy, więc no to może było takim minusem, ale jeżeli chcielibyście kiedykolwiek zająć się dyplomacją albo być współmałżonkiem dyplomaty, to musicie coś robić. Ja, to był jedyny czas, kiedy ja faktycznie nie pracowałam, no też tylko zajmowałam się, bo to zawsze jest taka możliwość pomocą humanitarną i to nie był dobry czas, dlatego że jak się nie ma wyzwań, to człowiek jakoś właśnie za dużo myśli, przestaje mu się podobać, gdzie jest, dlatego tak bardzo ceniłam Angolę, że tam mogłam być użyteczna i mogłam coś robić i pomagać, bo w Kostaryce tego nie było, nie mogłam pomagać, znaczy no troszeczkę, ale nie na taką skalę, więc brakowało mi tego. A Brazylia, jak polecieliśmy do Brazylii, no to też ja, ponieważ Brazylia, mój mąż się wychował, można tak powiedzieć, w Brazylii, skończył szkołę średnią i studia, więc dla niego mieszkał w akademiku, czasami nie miał co jeść, miał połowę najniższej, jego stypendium to była połowa najniższej pensji brazylijskiej, co wtedy to było bardzo mało, około $25, tyle że w Polsce najwyższa pensja to było $20, no ale to w Brazylii to było prawie niemożliwe, żeby się z tego utrzymać, więc mówiłem, zawsze chodził pieszo, czasami nie dojadał, bo jak był strajk w kantynie uniwersyteckiej i przez tydzień ona była zamknięta, to faktycznie nie było gdzie jeść, więc dla niego to było niesamowite wyzwanie jechać do Brazylii jako ambasador. No więc ja tu w ogóle nie miałam, nawet nie chciałam dyskutować na ten temat, bo wiedziałam, że to jest jego marzenie i bardzo chętnie z nim pojechałam, tylko że znając Brazylię z jego słów, tą Brazylię kochałam już wcześniej i bardzo dużo się po niej spodziewałam. No i niestety się rozczarowałam, bo Brazylia jest pięknym krajem, ale nie jest takim krajem, jak nam się wydaje. Wydaje nam się, że to są cudowni ludzie, są cudowni ludzie, roztańczeni, że tam jest wieczna zabawa. No to nie jest, to nie jest.
My, wydaje mi się, że my Polacy jesteśmy bardziej, jeśli to tak mogę nazwać, zabawowi, uwielbiamy tańczyć, spotykać się, rozmawiać. Brazylijczycy już tacy nie są. Brazylijczycy lubią grillować, ale bardziej w swoim gronie. My jednak przytulamy cudzoziemców i zresztą tak było w Angolii, gdzie myśmy byli przytulani przez Angolańczyków cały czas, opiekowali się nami. Tak w Brazylii już tego nie ma. Oni, Brazylijczycy są cudowni, bo pierwszy kontakt z nimi jest przede wszystkim cudowny, bo oni są zawsze uśmiechnięci, zawsze są mili, zawsze wydaje nam się, że oni nas kochają, tylko że to jest bardzo powierzchowne i to jest w momencie, kiedy jesteśmy z nimi, a potem już trochę o nas zapominają. Znaczy my nie dawaliśmy o sobie oczywiście zapominać, robiliśmy takie ilości spotkań, imprez, wystaw, koncertów, a już ja sama nie wiem czego, no szkoda, że nie mogę pokazać zdjęć, bo trochę takich zdjęć się przygotowałam, żeby pokazać, na czym ta dyplomacja polega, bo ja z poziomu konsula opowiadam o tych takich trudnych rzeczach, ale dyplomacja to też są właśnie przyjęcia, które jeżeli ktoś lubi, to są codziennie, a nie raz i dwa i trzy dziennie, więc to też można przestać lubić, bo to spotyka się w większości te same osoby, o tym samym się rozmawia i powiem tak, kobiecie jest dużo trudniej, jeżeli ma jakieś ambicje, jeśli jest na placówce i nawet jak pracuje, bo tak jak ja nawet jako konsul pracowałam, to ja nigdy przez dyplomatów innych nie byłam traktowana na równi na przykład z moim mężem, bo byłam kobietą. I niestety, to zależy też pewnie od kraju. I to było na przykład jak wchodziliśmy gdzieś, z kimś się spotykaliśmy, to mężczyzna w Brazylii podawał rękę mężczyźnie, kobiecie ręki już nie podawał, znaczy mi nie podawał ręki. Więc bardzo mnie to oburzało. Oczywiście tłumaczono mi, że to jest kulturowe, no pewnie tak, ale taka, czułam się, że ja jako kobieta jestem jakby, no na, znaczy zawsze żona szefa misji jest na drugim miejscu i to wiem i tak pamiętajcie, tak jest i tak musi być, bo to jest protokół, ale w takim życiu codziennym też zawsze czułam to, że jestem na drugim miejscu. Oczywiście satysfakcję mi dawała praca konsula, bo wiedziałam, że ambasador idzie, reprezentuje jej, jest ekscelencją, a ja robię wspaniałe rzeczy inne, pomagam ludziom, więc to mi dawało olbrzymią satysfakcję, ale gdybym nie pracowała, to pewnie byłoby mi trudno z podejściem Brazylijczyków do współmałżonka. Znaczy może nawet nie współmałżonka, bo byli mężczyźni współmałżonkowie w innych misjach i mężczyzn się traktowało ok, a kobiety troszeczkę inaczej. Mhm. I tak nawiązując tym samym jeszcze do tego właśnie traktowania jakby w stosunkach jakby damsko-męskich, ale tak stricte pod kątem właśnie dyplomacji, to byłem ciekawy, czy czuło się takie jakby może w tamtych czasach jeszcze być może wyalienowanie w tamtym środowisku jako pracująca kobieta właśnie w tej nie branży, ale po prostu jakby w dyplomacji, bo domyślam się, że wtedy było to na pewno jeszcze tak bardziej zdecydowanie zdominowane takie pozycje przez mężczyzn, więc... To znaczy, powiem tak, w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej, znaczy w Polsce jest dużo kobiet konsuli. Mhm. W Unii Europejskiej są już takie może nie totalne parytety, ale tam nie ma znaczenia, czy wyjeżdża kobieta, czy mężczyzna. Tam nawet, jak się jest kobietą, to jest czasami łatwiej. Mhm. To tak powiem przy okazji, i zresztą może też Państwa zachęcę, bo jesteście młodzi, akurat to jeszcze przed dyplomacją by Wam się mogło udać. Na przykład jak Unia Europejska, czy ONZ, czy OBWE organizuje obserwację wyborów w jakimkolwiek kraju, to jeżeli się jest kobietą, to ma się większe szanse zostać wybranym jako obserwator wyborów, niż jak się jest mężczyzną. I a propos właśnie jeszcze wyborów, to tak niby to nie o dyplomacji, ale to Wam powiem, że to jest fenomenalna możliwość poznawania świata. Ja między placówkami, jak byliśmy w Polsce, właśnie zajmowałam się tym, zgłaszałam się jako obserwator wyborów i jeździłam, no byłam raz w Nikaragui, ale generalnie jeździłam Rosja, Ukraina, Białoruś i oczywiście czasami w bardzo trudnych warunkach, bo to czasami jest się wysłanym naprawdę na bardzo daleką wieś, ale to jest bardzo też fajne przeżycie i to mogą młodzi ludzie już nawet na studiach aplikować i mogą wyjeżdżać. Pamiętajcie, OBWE najwięcej, Unia Europejska i ONZ. I to jest fajne. Poszukajcie tego. Obserwacja wyborów. To nawet chyba na Facebooku też są różne takie grupy, które zrzeszają. I to będzie fajne wprowadzenie właśnie na to, że też jako obserwator wyborów też trzeba być dyplomatą.
bardzo dużym dyplomatą, zwłaszcza, że jak się jest w kraju, w którym na przykład nie jesteśmy tak do końca dobrze widziani. Ja akurat w Rosji byłam obserwatorem długoterminowym, czyli tam spędziłam prawie 2 miesiące, ale muszę powiedzieć, że sam byłam przyjęta bardzo, bardzo dobrze przez. Byłam w Samarze, dosyć daleko od Moskwy i zostałam bardzo, bardzo dobrze przyjęta, więc to też może to właśnie ta dyplomacja mi pomogła, że też zawsze byłam miła, uprzejma i to jest właśnie w dyplomacji bardzo ważne, żebyście, pamiętajcie, języki. Jeżeli znacie języki, to macie, znaczy w tej chwili wchodzi w życie nowa ustawa o służbie zagranicznej, nie wiem, czy słyszeliście o tym. Jeśli nie, to ja potem wam parę słów powiem, ponieważ właśnie w Senacie była długa dyskusja na ten temat, więc ja o tym opowiem. Jeśli 5 minut przed końcem proszę mi powiedzieć, to ja wtedy opowiem o tej nowej ustawie. Ale generalnie dyplomata musi znać języki. Wymóg był do niedawna 2 języki, bo najczęściej to jest angielski plus język kraju, do którego się jedzie, albo no, czasami są kraje, gdzie trudno znaleźć kogoś z językiem do tego kraju. Dlatego to jest właśnie bardzo ważne. Języki, studia to są różne. Prawdopodobnie prawnicze studia o tyle są najfajniejsze, że na przykład jak chcecie zostać konsulem, no to musicie zdać egzaminy. No może nie będę porównywać, że takie jak na prawie, ale trzeba znać no, niesamowite ilości ustaw i dla kogoś, kto nie studiował prawa tak jak ja, to było bardzo trudne zdanie tego egzaminu konsularnego. Nie powiem, że było łatwe, było bardzo trudne, zwłaszcza, że go zdawałam. Zdaje się go jak się jedzie na każdą placówkę. Także to nie jest tak, że jak się raz zdało, to on już jest na całe życie. Trzeba go zdawać przed każdą placówką. I dlatego wydaje mi się, że właśnie studia prawnicze, sprawy międzynarodowe, ekonomiczne, dlatego że oczywiście w ambasadach są działy ekonomiczne, są działy kulturalne, są działy administracyjne, więc nawet jak się jest bardzo dobrym kontabilistą, pracownikiem administracji albo robi się rachunkowość, to też można znaleźć swoje miejsce w ambasadzie. I może wam powiem, nie wiem, czy ktoś wam jeszcze wcześniej mówił, jak można zostać dyplomatą w ogóle, jak tym dyplomatą można zostać? O, właśnie to miało być moje następne pytanie, także wyprzedziła pani. Jest kilka dróg do zostania dyplomatą. Znaczy podstawową i tą główną drogą kiedyś, jak mój mąż zdawał, to nie było żadnej akademii dyplomatycznej. Zresztą ta akademia dyplomatyczna, która jest teraz, to ona też bardziej szkoli już dyplomatów, ale jest Krajowa Szkoła Administracji Państwowej, po której robi się chyba roczny kurs podyplomowy, studia podyplomowe i po tej szkole ma się jakby pierwszeństwo, żeby dostać się do MSZ-u. Znaczy tak było do niedawna. Było jeszcze tak kiedyś, że trzeba było najpierw zdać egzamin, potem trzeba było przejść roczny staż w różnych departamentach, potem zostało się wysłanym na staż za granicę, 9 albo 12-miesięczny, wracało się, zdawało się jakieś znowu egzaminy, robiło się kurs podyplomowy, jeszcze jeden. Można było być wysłanym, tak jak mój mąż, na przykład do Wielkiej Brytanii na takie kilkumiesięczne studia dyplomatyczne. I generalnie to jest ta taka droga, kiedy się jest zawodowym dyplomatą, jest się wtedy członkiem Korpusu Służby Zagranicznej. Ale bardzo często się zdarza, że jest bardzo dużo osób, które na przykład, tak jak kwestia ambasadora, no wiadomo, że jeżeli jest ambasador bardzo doświadczonym dyplomatą, no to jest super, ale czasami jest tak, że do pewnych krajów trzeba wysyłać osoby, które są bardzo wysoko, jakby to powiedzieć, w hierarchii politycznej, dlatego i mają bliski dostęp do prezydenta, do premiera, bo wtedy, jeżeli to jest kraj bardzo kluczowy dla nas, to wtedy jest to, jakby to powiedzieć, bardziej korzystne dla kraju. Teraz to się w ogóle ma zmienić diametralnie. No niestety nie, moim zdaniem nie najlepsze, ale to też później opowiem. I to jest ta druga droga, kiedy można zostać ambasadorem, nie będąc zawodowym dyplomatą. To samo, można zostać konsulem, można zostać pracownikiem działu ekonomicznego, kulturalnego, tak samo z naboru zewnętrznego. I to jest tak, że dlaczego ten nabór jest? Dlatego, że często jest tak, że do krajów, gdzie są rzadkie języki, nie ma pracowników w MSZ-cie, nie znają tych języków. Albo jest to trudny kraj i nie chcą pojechać.
i wtedy robi się nabór zewnętrzny, można się do niego zgłosić, wtedy się przechodzi też szkolenia, odpowiednie szkolenia, zdaje się egzaminy i wtedy się jedzie na placówkę. Tylko ja zawsze mówię, że dla młodych ludzi to nie jest dobre. Dla mnie to było dobre wyjście, dlatego że ja już nie budowałam swojej kariery. Ja już byłam, powiedzmy, może jeszcze nie na końcu tej mojej kariery, ale już w jakimś tam punkcie bliżej niż dalej. Dlatego dla młodych ludzi to jest oczywiście przepiękna czasami przygoda, jeżeli są w bardzo ciekawym kraju, ale niestety wracają z tej placówki i zostają z niczym, dlatego że nie są zatrudniani automatycznie w MSZ-cie, bo dyplomata zawodowy w momencie, kiedy wraca z placówki i musi przeczekać do następnej placówki 2, 3, 4 lata, to zależy, to on dostaje stanowisko w centrali, pracuje i czeka na placówkę. A ci niestety młodzi ludzie, którzy, bo to najczęściej są młodzi ludzie, ci młodzi ludzie, którzy są z naboru zewnętrznego, niestety kończąc placówkę, zostają bez niczego. Jeżeli nie mieli wcześniej zbudowanej kariery, to trudno im będzie znaleźć sobie nową jakąś karierę. Zresztą często jest tak, że im się tak już spodobała ta praca w dyplomacji, że zawsze starają się jeszcze gdzieś tam indziej pojechać, no ale nie zawsze to się udaje. Więc to jest ta druga też taka ścieżka, którą oczywiście, jeżeli się jest, bo znam przypadki, kiedy się było pracownikiem z naboru zewnętrznego, ale było się na tyle dobrym i posiadało się umiejętności tak rzadkie, że zostało się zatrudnionym w MSZ-cie, więc są też takie wyjątki, także to są te takie możliwości, ale ważne jest jeszcze to, właśnie to, co dla mnie jest najważniejsze, o czym się bardzo mało mówi, że dyplomata nie jedzie sam, tylko jedzie z całym bagażem swojego życia, czyli z rodziną. Jeszcze jesteście młodzi, tego nie czujecie, ale to jest bardzo trudne teraz, kiedy rzadko kiedy kobiety zostają w domu, tylko pracują, prawda? I w momencie, kiedy, znaczy mówię kobieta, oczywiście jest odwrotnie, tak, odwrotnie jest jeszcze gorzej. Kiedy to kobieta jest dyplomatą zawodowym i mąż musi zostawić pracę i jechać z nią. I to dla mężczyzny jest już bardzo trudne. Ale oczywiście, jeżeli jest przyjazne ministerstwo, to potrafi zrobić tak, że zatrudni współmałżonków na tak zwanych ryczałtach. I to są oczywiście, to są już nie takie uposażenia jak dyplomaty, ale jest przynajmniej ciągłość pracy, jest ubezpieczenie, jest wszystko. Więc rodziny są bardzo ważne, dlatego coraz mniej młodych ludzi chce wyjeżdżać na te placówki, ze względu na to, że współmałżonek niestety, ale mówi, nie, ja nie zostawię swojej pracy, ja mam tak świetną pracę, że ja jej na 4 lata nie zostawię. Dlatego teraz niestety trzeba bardzo głęboko, jak się decyduje być dyplomatą, to trzeba bardzo głęboko to z rodziną przedyskutować. Oczywiście, jak się zostaje dyplomatą, nie mając jeszcze rodziny, jest prościej. Rodzina się potem musi dopasować. Oczywiście, jeżeli ją założymy, wie już, co ją czeka. Ale jeżeli się ma rodzinę wcześniej i się decyduje być dyplomatą, to trzeba pamiętać o tej rodzinie, bo czasami nie tylko dla współmałżonków, ale dla dzieci te zmiany są bardzo trudne, czasami wręcz niemożliwe do przejścia. Dlatego w wielu krajach jest pomoc psychologiczna dla dzieci dyplomatów. Wyobrażam sobie, że to jest właśnie takie akurat trudne też fenomen tych dzieci, ale chciałem do pani tutaj przekazać to, bo mamy bardzo miły komentarz od pani Ani Kaniewskiej Tavares, która była na organizowanej przez panią Wigilii w Brazylii. I mamy tak, że pani Kasiu... Pozdrawiam panią Anię bardzo serdecznie. Pani Kasiu, Wigilia, którą pani organizowała w Brazylii, dała poczucie polskich świąt i bycia w domu na drugim końcu świata. Dodatkowo pani Kasia pomogła zorganizować dokumenty do ślubu w Brazylii. Bez pani... A to, czyli to jest ta pani chyba od ślubu, o którym no pani... Bo pani Ania nie brała ślubu z Polakiem, więc ja nie mogłam dać ślubu, przygotowywałam dokumenty, tak. Okej. No to tak samo w sumie, jakby na tej samej zasadzie pani pomogła. Bez pani byłoby ciężko. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tak, także już tutaj taki pani ma pozdrowienia od razu od pani Ani. Tak, i jeszcze... Dziękuję. Dziękuję bardzo i jest mi strasznie miło. I pozdrawiam jeszcze raz panią Anię. Serdecznie wiem, że jest w Warszawie teraz. Znaczy nie wiem, czy teraz, ale była, więc może się kiedyś spotkamy i sobie porozmawiamy o Brazylii. To tak jeszcze chciałem tak samo nawiązać do, w sumie to jest trochę powiązane z tym, co pani mówiła przed chwilą, czyli z tą taką jakby rozłąką z rodziną i tymi wyrzeczeniami. Jak to wyglądało w pani przypadku, jak wyjechała pani do Angolii tutaj akurat
chciałem się zapytać, bo to na, chyba taki największy w sumie okres czasowy, te 10 lat, z powrotami mi do Polski. To znaczy, co ile, jak to wyglądało pod tym kątem? W tamtym czasie przepisy były takie, że co roku, bo jeżeli się jest w kraju o trudnych warunkach klimatycznych, to trzeba przylatywać do kraju co roku na badania. Może nie na urlop tak zwany, oczywiście wiadomo, że się zostaje na urlop, ale na tak zwane badania. I co roku, bywałam co roku, syna wysyłałam co dwa lata, żeby dziadkowie nie stracili kontaktu z nim, więc wysyłałam go dwa razy do roku. Myśmy latali co roku do Polski, więc ten kontakt z Polską był, ale no na przykład to są właśnie bardzo trudne rzeczy. Mój tata miał zawał i nie wiadomo było, czy przeżyje, więc musiałam czym prędzej brać samolot i lecieć. Ale proszę pamiętać, że tam też nie było tych samolotów. To nie tak, że ja... Znaczy teraz jesteśmy w pandemii, to jest zupełnie inaczej, ale generalnie to jest tak, że rano dowiaduję się, że muszę lecieć i już wieczorem lecę. Tam tak nie było, bo tam samoloty przylatywały chyba tylko dwa z Europy, więc i to nie codziennie. Więc to były tak, to były trudne rzeczy, ale niestety teraz przepisy mówią o powrocie na urlop co dwa lata. I to jest też, to jest jakby takie spuścizna jeszcze komunizmu, dlatego że praktycznie w krajach unijnych obowiązkowo to jest co rok, raz do roku wakacje. Niektóre kraje mają nawet płatne wakacje dwa razy, znaczy płatny bilet dwa razy do roku. U nas niestety przy nowej ustawie tego nie skorygowano i urlop jest raz na dwa lata. I to nie jest dobre, dlatego że jeżeli są małe dzieci, to one tracą niestety kontakt ze swoim krajem. Dlatego ja tak starałam się zawsze syna wysyłać, ponieważ syn nigdy nie był w szkole polskiej, bo jedyną szkołą zagraniczną, znaczy były dwie szkoły zagraniczne w Angolii, była francuska i portugalska, ale do portugalskiej go nie posłałam, bo ponieważ no, nie miałby ciągłości nauki, a szkoła francuska na szczęście jest praktycznie na całym świecie, więc wiedziałam, że nie będzie zmieniał systemu szkolnictwa co 4 lata, bo to się bardzo źle kończyło zawsze dla dzieci dyplomatów. I dlatego, mimo tego, że nie chodził do szkoły polskiej, bardzo dbałam o to, żeby mówił po polsku perfekcyjnie. I pamiętam, jak już wszedł internet i tak zwane czaty, no i wiadomo, jak czaty, no to przecież to było niesamowicie fajne dla dzieciaków, żeby takich 10-12-letnich, żeby sobie czatować z kolegami. Więc pozwalałam synowi, ale tylko z Polską czatować. Powiedziałam, jeżeli chcesz pisać, to masz tylko po polsku pisać. I dzięki temu syn oczywiście służbowo czasami jeździ za granicę, ale nigdy nie chciał zostać za granicą. Zawsze dla niego właśnie Polska była najważniejsza. Wiele osób mówi, no nie, no jak można, ale dla niego zawsze właśnie Polska była najważniejsza. Może właśnie dzięki temu, że starałam się, żeby jak najczęściej mógł tutaj być. I oczywiście ona mu się kojarzyła z wakacjami, bo jak przylatywał do Polski, to nie było szkoły, tylko były wakacje, więc skojarzenia zawsze bardzo dobre, ale do tej pory nie wyobrażę też sobie, żeby móc gdzieś tam mieszkać daleko od kraju. Tak, tak, to mi się wydaje też właśnie, że bardzo ciekawe spostrzeżenie i jakby chciałem też nawiązać do tego, co pani powiedziała o tej ustawie obecnej, bo wydaje mi się, że to też jest, nie wiem jak pani uważa, ale dość nierozsądne pod takim kątem, że skoro brakuje tak samo osób, które już z tego na przykład doboru zewnętrznego chciałyby się same zgłosić do tych różnych ambasad w tylu krajach, to takie dodatkowe zniechęcanie przez jeszcze dokładanie w sumie wyrzeczenia, jakby raz na dwa lata tylko mając urlop, no nie poprawia wcale tej sprawy. Także... No, to powiem panu, to jest i tak w tej chwili najmniejszy problem. Największy problem moim zdaniem jest, zresztą to mówiłam na komisji senackiej jasno i zadawałam pytania wiceministrowi, bo ja jeszcze nie powiedziałam, że ja byłam, dlatego dla mnie tak bardzo bliskie są sprawy rodzin, ponieważ ja byłam przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP, ale też przez rok przewodniczyłam Unijnemu Stowarzyszeniu Rodzin Dyplomatów właśnie Unii Europejskiej. I w trakcie, kiedy państwo ma prezydencję w Unii Europejskiej, wtedy przewodniczący jest z tego kraju. I przez rok prowadziłam EUFASę. Była wspaniała konferencja w Polsce, bo co roku jest właśnie w innym kraju. I
Dlatego muszę powiedzieć, zawsze walczyłam o te prawa dla rodzin, bo to jest podstawowe. Jeżeli rodzina jest zadowolona, dyplomata tak naprawdę nie ma na co narzekać. Jeżeli wie, że dzieci są w dobrej szkole, uczą się języków, są zadowolone, wiedzą, że za kilka miesięcy pojadą do kraju, żona ma jakąś pracę i ma też jakieś fajne zadania, to wtedy i ten dyplomata inaczej pracuje. Niestety w tej chwili ustawa, która za chwilę, bo jeszcze chyba nie weszła, za chwilę wejdzie, bo już jest podpisana, nie wiem, czy jest już opublikowana, ale w każdym razie za chwilę wejdzie w życie, mówi coś takiego, że w tej chwili oczywiście dyplomacja zawodowa jak najbardziej, dyplomata zawodowy tak, musi znać języki, dyplomata zawodowy musi przejść kursy, szkolenia i zdać egzaminy, tylko że dyplomata zawodowy de facto już nie może być ambasadorem i dyrektorem. To są, będą w tej chwili stanowiska polityczne i zewnętrzne. I osoby z zewnątrz nie będą musiały znać języków i nie będą musiały mieć studiów wyższych, znaczy magistra. Nie będą musiały mieć magistra. No i to było zawsze, ale to było 10-20%, bo tak jak wcześniej mówiłam, no to takie, czasami tak musi być, że musi pojechać ktoś z zewnątrz, bo jest taka potrzeba polityczna i tak, i to jest zrozumiałe, ale żeby 100% osób było z zewnątrz, czyli muszą to być osoby polityczne, bo było, mówię, zresztą słuchałam, to muszą być osoby polityczne, bo żeby były blisko polityki rządu, no to jest bardzo, nie, może to jest za mocne słowo, ale to jest bardzo demoralizujące dla młodych ludzi, bo jak młody człowiek idzie do wojska, to marzy o tym, że w którymś momencie zostanie generałem, prawda? Może nie zostanie, ale ma marzenia i wie, że jeżeli nie zrobi głupstwa i będzie dobrze pracował, to tym generałem zostanie. I to samo w dyplomacji. Też jak każdy idzie do tej dyplomacji, to ma marzenie, że zostanie w którymś momencie ambasadorem. No to teraz te marzenia raczej się nie ziszczą, więc to jest taki bardzo duży problem. Ale jeszcze innym problemem dla rodziny jest to, że jeżeli pracownik będący na placówce przez 3 miesiące nie będzie mógł pracować ze względów zdrowotnych, to niestety zostaje odesłany do kraju. Czegoś takiego wcześniej nie było. Jeżeli była taka sytuacja, to przesyłało się jakieś zastępstwo z zagranicy. Oczywiście to było trochę droższe, bo trzeba było drugą pensję płacić, ale no jednak było to bardziej pro człowiek. A takie prawo uderza najbardziej w kobiety w ciąży, ponieważ mamy dużo dyplomatek, które jadą na placówkę i no, młoda kobieta oczywiście, że zachodzi w ciążę, ale nie zakłada, że będzie miała ciążę zagrożoną i ma zamiar pracować w tej ciąży jak najbardziej, ale czasami się zdarzają sytuacje, kiedy ta ciąża będzie zagrożona i nie będzie mogła pracować, to wtedy będzie odsyłana do kraju, co jest niestety bardzo takie deprymujące. Słyszałam już opinię młodych kobiet w MSZ-cie, że dla nich to jest w ogóle też nie do przyjęcia. No ale takie przepisy niestety w tej chwili wchodzą w życie. Tak, ale to nawet jakby jestem strasznie zdziwiony tą ustawą, dlatego, bo ostatnio jeszcze rozmawialiśmy parę tygodni temu, to było z panią Marzeną Adamczyk, która jest ambasador w Hiszpanii. Tak. I rozmawialiśmy z nią. Tak, znam panią ambasador. Tak. I pani ambasador nam właśnie zachwalała między innymi w tej pozycji swojej to, że nie jest ona związana w żaden sposób z rządem, czyli to się w tym momencie już zmienia, tak? Przez to, co tak, pani... to się już zmienia, to na dniach się, tak, to już jest podpisane, przegłosowane i to się już za chwileczkę zmienia. To straszne akurat. Niestety, to jest, no tak nie powinno być. Zawsze jest margines i tak było i to jest w każdym kraju. Oczywiście Stany Zjednoczone najwięcej ambasadorów dają w nagrodę za popieranie w trakcie kampanii wyborczej finansowe i tam jest najwięcej ambasadorów politycznych, ale też nie wszyscy. A u nas w tej chwili najprawdopodobniej ta ustawa pozwala, żeby byli wszyscy. I to tak jak mówię, ci pracownicy, czy ci ambasadorowie, czy w ogóle pracownicy zewnętrzni, czyli mianowani, to oni nie muszą znać języków, nie muszą mieć magistra, no, nie będą musieli podlegać tajemnicy państwowej. No jeszcze kilka tam rzeczy jest, których nie będą musieli robić, a więc proszę zobaczyć, jeżeli no i też ambasadorowie, którzy byli odpowiedzialni za wszystko w ambasadzie, od finansów po wszystko, no bo no szef musi pilnować no, wszystkiego,
to nie jest tylko tak, że ambasador idzie na przyjęcie czy na ważne spotkania, ale musi też pilnować całej administracji ambasady. No to teraz nie będzie musiał tego robić, będzie to robił numer dwa, co też jest nie do końca dobre, dlatego że jeżeli nie będzie zgodnie żył z ambasadorem, to może bardzo utrudniać życie ambasadorowi. Oczywiście ambasador może go chcieć odwołać, no ale to wtedy robią się niepotrzebne sytuacje, konflikty, a powiem szczerze, że naprawdę bycie na placówce w dalekich krajach i jeszcze w krajach, gdzie właśnie jest trudna sytuacja, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie nie można wyjść, nie ma się przyjaciół, no bo proszę pamiętać, że nie zawsze ambasador chodzi na spotkania i ambasador jest w stanie sobie bardzo szybko zorganizować grupę chociażby nie może nie przyjaciół, ale bo znajomych. Tak młodzi dyplomaci, którzy nie wychodzą na jakieś ważne spotkania, a już nie mówiąc o przyjęciach, czasami ich rodziny w ogóle przed tygodniami nie widzą nikogo i nikogo nie znają, więc nie poznają, więc to jest takie trudne i no nic, zobaczymy co będzie. W każdym razie ja jestem bardzo krytyczna do tej ustawy, która jest teraz wprowadzona, która nie była konsultowana ze Stowarzyszeniem Rodzin Dyplomatów, ani w ogóle tak jak kiedyś wszystkie ustawy czy jakieś przepiski do ustaw były zawsze konsultowane z rodzinami, w tej chwili też to nie było konsultowane z nami. No, słysząc to, co pani mówi, to się wcale nie dziwię tego krytycznego stanowiska. Także jeszcze jako takie jedno z ostatnich pytań chciałem się tak samo pani zapytać o coś, co wspomniała pani na samym początku, czyli to, że fakt, że została pani zaproszona razem z mężem, jeśli można to tak nazwać, do Angolii, wtedy wynikał między innymi z tego, że umiała pani wtedy już język portugalski biegle. I czy znajomość języków wcześniej już przyswajała pani z takim celem właśnie jakby idąc w stronę dyplomacji, czy raczej wynikało to z innych względów jeszcze wcześniej? To znaczy ja po prostu zawsze lubiłam się uczyć języków, już jako dziecko uczyłam się angielskiego, potem poszłam na anglistykę, z której przeszłam na iberystykę i skończyłam iberystykę. Też może tak przez przypadek, bo tak naprawdę zawsze chciałam iberystykę studiować, ale przekonano mnie, że jako że znam angielski, to lepiej iść na anglistykę. Nie, języków się nie uczyłam. Ja powiem tak, no ja żyłam jednak trochę w innych czasach niż wy teraz żyjecie. Wy jesteście głodni świata, wy wiecie czego chcecie. My nie wiedzieliśmy, czego chcemy. No niestety, ja skończyłam studia, to już niby rok po, jak upadł komunizm, ale całe studia w komunizmie, więc niestety człowiek nie widział, może ja nie byłam wizjonerką, ja nie widziałam tych możliwości, jakie przede mną stoją. Po prostu języki, chociaż byłam po matematyczno-fizycznej klasie, to jednak poszłam w języki i muszę powiedzieć, że bardzo mi to pomogło w życiu. Ale powiem, że od małego była kiedyś taka gazeta Przekrój i w tym Przekroju była taka rubryka Savoir Vivre. I jak tylko nauczyłam, i moi rodzice to prenumerowali, więc co tydzień była ta gazeta w domu, i jak tylko nauczyłam się czytać, to dwie rzeczy w tym Przekroju mnie jako takie 7-8-letnie dziecko interesowały, właśnie ta rubryka Savoir Vivre, no i był jeszcze Filutek. To nie wiem, czy wiecie, co to jest, kto to był Filutek, pewnie nie wiecie, był taki pan w meloniku z pieskiem. No i to był taki jakby kartun, w każdym razie jeden z pierwszych, taki komiks. I to były dwie rzeczy, które mnie interesowały. I tak poznałam męża i mąż marzył o tym, żeby być w dyplomacji. Jeszcze jak ja go poznałam, to on był wykładowcą na uniwersytecie, ale już składającym papier, już pracującym jako lektor w MSZ-cie i jakby to powiedzieć, sprawdzającym, jakie są możliwości dostania się do MSZ-u, jakie egzaminy trzeba zdać. No i to był jego upór i to on zdecydował się na dyplomację, a mi się ta dyplomacja podobała i powiem szczerze, i tak się przyznam, ja może dlatego z chęcią nawet do tej Angolii, ogarniętej wojną jechałam, ponieważ ja bardzo ciężko pracowałam. Ja pracowałam w dwóch amerykańskich firmach, a na początku lat 90. no to było lepsze niż teraz, bo jeżeli się znało język, to praktycznie wszystkie firmy amerykańskie, w ogóle zagraniczne, które wchodziły do Polski, to szukały ludzi z językami. Więc ja mogłam przebierać faktycznie w ofertach i pensja była oczywiście nieporównywalna z pensją w MSZ-cie, ale ja pracowałam nieraz po 14-16 godzin, więc byłam bardzo zmęczona, mając małe dziecko, więc byłam bardzo zmęczona i dlatego tak chętnie prawdopodobnie pojechałam do tej Angolii. Także, no. A jeszcze się pochwalę, że już to już w Brazylii udało mi się, bo to
To jest tak, to są te kwestie pomocy Polakom, kwestie pomocy, znaczy polityka, czy ta duża polityka, ale też jest promocja Polski, promocja właśnie koncertami, promocja wystawami. A mi się udało zaprosić do Brazylii no, największego polskiego kucharza, nie wiem, czy znacie Modesta Amaro, gwiazdka Michelin, on był pierwszy, przyjechał, tak, z dwoma kucharzami i żoną, przyjechali i zrobili nam przyjęcie na święto narodowe na 600 osób z tymi swoimi wspaniałymi rzeczami. W każdym razie w Brazylii, gdzie ta oferta kulinarna nie była wielka, a to jeszcze było przepięknie przybrane, bo jego żona jest w ogóle, ona od designu jest i od dekoracji, więc wszyscy bali się jeść to, co on przygotował, wszyscy tylko robili zdjęcia, więc to było świetne. I też na zakończenie naszej misji na Święto Narodowe sprowadziłam ponad 200, około 200 chyba 50 kg polskich szynek, serów żółtych, ogórków kiszonych i żeby tak już na pożegnanie, znaczy jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będziemy wyjeżdżać, ale tak się domyślaliśmy, żeby zrobić takie typowo polskie przyjęcie, bo Francuzi to co roku robili, no ale to ambasada liczyła, nie wiem, no 10 razy więcej, może 20 razy więcej osób niż nasza, więc tam było komu te wszystkie papierkowe sprawy załatwiać, ale nam się udało. No i zrobiłam pokaz, no tak, bo to faktycznie, to ja ciężko pracowałam, zawsze mówię, zrobiliśmy, ale tutaj to już ja ciężko pracowałam, bo to był też mój pomysł. Zaprosiliśmy Macieja Zienia i zrobił przepiękną kolekcję, przepiękny pokaz mody polskiej. Ale świetnie, naprawdę. Ale to jeszcze chciałam się, to było, teraz zapomniałam o pytaniu, które chciałam zadać, ale wiem. Proszę mnie stopować. Nie, ale to jest naprawdę tak ciekawe, ale chciałam się zapytać tak samo pani jeszcze o takie, już kończąc tak naprawdę to, bo już nam czas tak samo ucieka, ale chciałam się zapytać o takie być może szoki kulturowe, to bo pracowała pani w tylu krajach, że na pewno spotkała się pani z tak wieloma takimi kontrastami po prostu społeczeństwie pomiędzy tym polskim, a tym, gdziekolwiek była pani za granicą, więc jakby mogła pani tak zarysować nam takie być może różnice, które najbardziej panią zszokowały i taki sposób podejścia, jaki pani wobec nich obrała. No Angola to zupełnie inny kraj, zupełnie inna kultura, pewne rzeczy trudne do zrozumienia, ale ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeśli mi się coś nie podoba, to po prostu się od tego jakby dystansuję, ale jakby to powiedzieć, krytykowanie i tych rzeczy, to jest trudne, bo każdy kraj ma swoje specyfiki. No Angola była przede wszystkim, wszystko było inne, tam naprawdę było wszystko inne. No, ale z drugiej strony, jeżeli się patrzyło na elity angolańskie, które było niesamowicie dobrze wykształcone, bardzo, Angolańczycy są w ogóle moim zdaniem jednym z narodów najbardziej europejskich w Afryce, są niesamowicie elity właśnie i wykształcone i są bardzo dużymi dżentelmenami z wiedzą ogromną i są to i do nich było trudno na początku dotrzeć, ale w momencie jak się do nich docierało, to w zasadzie ma się przyjaciół na całe życie. My do tej pory mamy największe przyjaźnie właśnie z Angolą. Kostaryka była trudna, ale to mówię, może dla mnie była trudna, dlatego że to był jedyny kraj, gdzie nie pracowałam. Oczywiście ja zawsze jakieś tam projekty dla siebie znajdę i byłam zajęta, ale nie tak, jakbym chciała. I Kostaryka była krajem, gdzie Kostarykańczycy są bardzo układni, są grzeczni, ale nie lubią cudzoziemców, nie lubią i czy to w ogóle nawet nie wiedzieli, kto to jest dyplomata, ambasador, to w ogóle nikogo to nie interesowało tak naprawdę tam. To było trudne, ale tam mieliśmy Lecha Wałęsę, przez prawie tydzień się nim opiekowaliśmy, także to było, bo jego rozpoznawali wszyscy, także to było też bardzo fajne, gdziekolwiek z nimi nie jeździliśmy. No i posiadam takie zdjęcie na plaży z nim, z jego żoną w strojach kąpielowych, także się niewiele osób może pochwalić takim zdjęciem, więc to też oczywiście schowane w szufladzie, ale... A Brazylia... Brazylia zszokowała, znaczy stolica Brazylii, Brasilia, to jest miasto, które powstało w latach 50., 60., 70. To jest totalnie nowe miasto, zbudowane przez Niemeyera, takiego architekta, zaprojektowane. Miasto, które... nie przypomina żadnego innego miasta.
Ono nawet po tylu latach wygląda architektonicznie bardzo ciekawie, ale tam jest tak, że jest sektorowość. Mamy tak, sektor ambasad, wszystkie ambasady w jednym miejscu. Mhm. Sektor ministerstw, to jeszcze mogę zrozumieć, w jednym miejscu. Sektor kościołów w jednym miejscu, czyli kościół katolicki, prawosławny, wszystko obok siebie. Hotele, też sektor hoteli, hotele obok siebie, tak, szpitale obok siebie. Jak były takie kwadry, czyli takie jakby dzielnice, jedna dzielnica tylko apteki miała i co z tego, że 40 aptek obok siebie, ale obok siebie. Także to mnie bardzo zdziwiło i zdziwiło mnie to, że Brazylijczycy de facto nie są tak, oni są uroczy. To nie można powiedzieć, żeby nie byli, tylko że są uroczy w momencie, kiedy jesteśmy. A potem to mija, potem oczywiście jak się znowu spotkamy, to oni są znowu uroczy i tak dalej. I na przykład oni tylko tańczą w karnawale. Tylko jak jest karnawał, to można Brazylijczyka zobaczyć tańczącego. Tak nie tańczą, a ja lubię tańczyć. I to mi właśnie bardzo przeszkadzało u Brazylijczyków też. No tak już żartując oczywiście. No i bezpieczeństwo. Słuchajcie, wy nie wiecie, jaka to jest niesamowita rzecz, że żyjecie w kraju, gdzie jest bezpiecznie, gdzie możecie wieczorem, w nocy wyjść, nawet podejść do automatu, wybrać pieniądze. To jest naprawdę bardzo duży plus, ponieważ my w krajach, w których byliśmy, nie mieliśmy takiej wolności. Brazylia jest bardzo niebezpieczna. Angola ze względu na wojnę domową, to, że w ogóle nie miała maszyn do pobierania pieniędzy, ale tam nie było ani kart kredytowych, nic nie było. Ale Brazylia pod tym względem to faktycznie mnie troszkę zawiodła, bo bezpieczeństwo, nawet stolica, która jest oczywiście dużo bezpieczniejsza niż Rio czy São Paulo, też jest bardzo niebezpieczna i dla mnie to, ja się cieszyłam, że nasz syn już był na tyle duży, że nie był z nami, znaczy już był dorosły, pracował, że nie był z nami w Brazylii, bo ja bym się, jakby gdziekolwiek wychodził, to bym się bała o niego cały czas. I to takie było dla mnie trudne. Dlatego tylu Polaków potrzebowało pomocy. To myślę, że jest też taki właśnie jeszcze ciekawy aspekt, o którym pani powiedziała, ale jeszcze kończąc chciałbym tak dowiedzieć się z pani perspektywy, jak pani w ogóle teraz sądzi, czy trudniej było właśnie wdrażać się w ogóle w całą sferę dyplomacji w tych latach, co pani zaczynała swoją przygodę, czy myśli pani, że trudniej przez to, że to bardziej jakby się rozwija, być może jest to obecnie, zwłaszcza, że ogląda nas pewnie większość widowni jest w takim wieku jeszcze pewnie około licealnym, więc myślę, że to jest takie też pytanie, na które warto odpowiedzieć. Słuchajcie, to tak w tej dyplomacji wszystko się tak zmienia szybko. Jak ja zaczynałam, to niestety nie miałam żadnych szkoleń z protokołu dyplomatycznego, które są obowiązkowe, które są moim zdaniem obowiązkowe, bo nakrycie porządnie stołu to jest naprawdę czasami wyzwanie. Usadzenie gości przy stole to jest jeszcze większe wyzwanie, dlatego to jest bardzo ważne. I ja na szczęście zawsze się tym interesowałam, dlatego dużo czytałam i akurat nie miałam z tym problemu. Ale to jeśli chodzi o ten protokół dyplomatyczny. Ale samego życia za granicą, na placówce, uczyły mnie, ja byłam wtedy bardzo młoda, uczyły mnie ambasadorowie innych krajów, ale przez to, że mój mąż był szefem ambasady, to ja miałam do nich dostęp, ja byłam powiedzmy na ich poziomie, ja się z nimi spotykałam, bo wszystkie przyjęcia i zresztą no, na pewno byliśmy taką trochę atrakcją, bo tutaj się niedawno Polska zmieniła system, przyjeżdżają młodzi Polacy, już tacy może albo nowocześniejsi, albo nie nowocześniejsi, no trzeba ich jakoś tam sprawdzić. I powiem szczerze, ja się wszystkiego, całej tej takiej dyplomacji, około dyplomacji, bo oczywiście jak ktoś się interesuje polityką, no to się interesuje polityką i to mu bardzo pomoże w tej dyplomacji, ale takie sprawy około dyplomatyczne, protokolarne, no to nauczyły mnie właśnie te panie ambasadorowe wszystkie. Zawsze mogłam je zapytać, jak miałam wątpliwość jakąkolwiek. To zawsze mogłam je zapytać o wszystko. I to, ale to tak jak mówię, to był mój przywilej. Młodzi ludzie teraz jak jadą i no, są drugimi sekretarzami, pierwszymi, jadą pierwszy raz, to wszystko też zależy od szefa. Jeżeli szef nie będzie im dawał
zadań typu proszę pójść w moim imieniu na takie i takie spotkanie, to nie mają szansy spotkać za dużo innych dyplomatów i ludzi i miejscowych. I wtedy trudno jest się czegokolwiek nauczyć. Dlatego te szkolenia są bardzo potrzebne. Ja też uważam, że są potrzebne. Były przez krótki okres szkolenia dla rodzin i to było bardzo ważne, bo trzeba tej rodzinie powiedzieć, jak ona może sobie to życie ułatwić. Zresztą właśnie dzięki tej EUFASie, Stowarzyszeniu Unijnym Rodzin Dyplomatów, jest taka platforma, gdzie można się wymieniać informacjami na temat pracy, jaka może być w danym kraju, gdzie się jedzie, więc można sobie już taką pracę też załatwić albo w innej ambasadzie unijnej, co jest dozwolone. Także to jest ważne. No, nawet ważne jest to, że jeżeli na przykład ja jeździłam całe życie ze zwierzętami, ja nie wyobrażałam sobie domu bez zwierząt, no i ja już oczywiście wszystko dobrze wiedziałam, co ja muszę robić, dla mnie to nie był stres, ale dla wielu ludzi, którzy po raz pierwszy mają zwierzę i nie chcą się z nim rozstać, to jest stres załatwienie wszystkiej jej dokumentacji, więc nawet takie drobne rzeczy, jeśli można byłoby to wcześniej przekazać, a jako Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów też braliśmy udział w tych szkoleniach, im opowiadaliśmy i uczyliśmy młode rodziny wyjeżdżające i tych młodych dyplomatów wyjeżdżających, no właśnie o takie prozaiczne rzeczy ich uczyliśmy. Więc to byłoby bardzo dobrze, gdyby można było wrócić do tego i to zrobić. Ale wy, jeżeli będziecie dalej robić tak super programy i będziecie rozmawiać z dyplomatami, to na pewno się już dużo nauczycie, bo wyobrażam sobie, że no, pani ambasador i profesor Adamczyk na pewno wam bardzo dużo opowiedziała, ona jest bardzo doświadczona, także... To słuchajcie i tam sobie czasami może coś zanotujcie, bo kto wie, może jednak zdecydujecie się na dyplomację, bo to jest piękna sztuka, ale już jak będziecie na studiach, to jest możliwość pojechania jako stażysta do ambasady, to jest też ważne. My bardzo dużo stażystów mieliśmy, generalnie dopiero chyba po drugim czy po trzecim roku się przyjmuje, no ale czasami myśmy młodszych też po pierwszym roku studiów przyjmowali, dlatego że jeżeli, znaczy nie trzeba koniecznie znać języka tego kraju. No ważne, żeby znać trochę ten angielski, żeby jednak pomagać i na przykład praktycznie wszyscy stażyści, którzy byli u nas, to marzyli o tym, żeby w tej dyplomacji zostać, dlatego że byli wrzucani na głęboką wodę, nie parzyli kawy czy herbaty, ale towarzyszyli ambasadorowi na ważne spotkania, do ministerstwa gdzieś, więc tak jakby otrzaskiwali się z tym środowiskiem dyplomatycznym, widzieli, że no, jest dużo fajnych momentów i też miałam fajne zdjęcie, no ale nie udało nam się, ale takie fajne zdjęcie, gdy to był karnawał chyba i tak właśnie jest chyba z 8 osób na zdjęciu, opowiem, bo to ważne jest, 8 osób na zdjęciu, przebranych jeden w Mister Ameryka i jakiś tam inny jeszcze w jakiegoś pirata. No, na zdjęciu jest 3 ambasadorów, reszta to są młodzi dyplomaci, nie powiem ambasadorzy jakich krajów, a reszta to są młodzi dyplomaci brazylijscy. Brazylijscy dyplomaci mają szkołę niesamowitą. Oni są elitą elit i oni o tym wiedzą. I strasznie mi jest przykro, że u nas tak nie jest, ponieważ tam dyplomata, raz, że mam olbrzymi szacunek, a dwa, że on jest naprawdę przeszkolony we wszystkie strony, zna języki. I tak jak mówię, no może trochę są zbyt zarozumiali, ja nie lubię zarozumiałych ludzi, ale generalnie znają swoją wartość. Coś, czego niestety nie ma jeszcze w naszej dyplomacji. I tu nie chodzi o to, żeby pokazać, że jestem lepszy od kogoś, tylko jeżeli ja jestem pewien siebie, to ja wtedy też lepiej pracuję, ja jestem odważniejszy, ja fajniejsze kontakty nawiązuję, więc uczcie się. Czyli tutaj rozumiem, chodzi pani w tej szkole o takie przeszkolenie pod względem wielokulturowym i takiego savoir vivre w sumie, tak samo jakby w tych relacjach, tak. Czy w takim tle. Tak, no czyli savoir vivre i stosunki międzynarodowe i polityczne, no wszystko, co w tej dyplomacji jest potrzebne. Ja może mniej mówiłam o tej polityce, bo konsul się mniej polityką zajmuje, acz zajmuje się też jak musi. No też były takie sytuacje, kiedy mój mąż wyjeżdżał, nie było innego pracownika dyplomatycznego w ambasadzie, zostawałam tylko ja sama i wtedy ja byłam tak zwanym chargé d'affaires, czyli kierowałam ambasadą. Ale generalnie pion polityczny, bo oczywiście ambasada mówiła, ekonomiczny, polityczny, kulturowy, kulturalny konsulat, administracja, więc można się znaleźć w każdym z takich departamentów, ale to Rio Branco brazylijskie przygotowuje wszechstronnie.
dyplomatów brazylijskich. I oni są, no oczywiście oni też mają zupełnie inne pensje niż dyplomaci w Polsce, więc to oni wiedząc, że ciężko pracowali, żeby zostać dyplomatą, ale już jak zostaną, to mają to życie uporządkowane, oni wiedzą, gdzie pojadą na następną placówkę, może nawet na dwie placówki do przodu, czego u nas nigdy się nie udało wprowadzić. A byłoby cudowne, bo wtedy i rodzina byłaby do tego przygotowana. Także w was jest nadzieja. Ja mam nadzieję, że trochę zapamiętacie z tego, co mówiłam, jak wy dojdziecie do tych momentów, kiedy będziecie decydować o pewnych rzeczach, to może będziecie właśnie poprawiać te rzeczy, które nie są perfekcyjne do końca. A już takie ostatnie pytanie chciałem się jeszcze pani dopytać. Miała pani o tych stażach w ambasadzie, bo ja nawet osobiście po prostu jestem bardzo zainteresowany takim czymś. W jaki sposób wyglądały jakby aplikacje tych osób, które to indywidualne osoby pisały do państwa? Tak, do ambasady. Tak, każda prywatnie, czy? Tak, prywatnie. Osoby pisały prywatnie. No oczywiście do nas pisało dużo osób, jak się dowiedziały, że u nas, bo u nas jeszcze było to dobrze, że mieliśmy olbrzymią ambasadę. I tam można było też pomóc i w kwestii mieszkaniowej tym studentom. Więc jeżeli dowiadywali się, że u nas faktycznie można i że staże są fajne, bo były fajne staże, to wtedy oni pisali do ambasady. Już nawet była u nas jedna osoba wyznaczona, która odpowiadała im, jakby się nimi opiekowała. Decyzja zależała od ambasadora. I wtedy, kiedy ambasador zdecydował, że chciałby taką osobę, to musiał wysyłać dokumenty wszystkie do MSZ-u, do specjalnej takiej komórki, która no, trochę tam sprawdzała tych młodych ludzi, no bo to najczęściej młodzi ludzie, to trudno ich sprawdzić, bo jeszcze nie mają bogatego życiorysu, ale nie zdarzyło nam się nigdy, żeby któregoś ze stażystów nie dopuszczono. I wtedy stażysta, tylko że no, trzeba pamiętać, że ambasada nie płaci za to, nie płaci też za mieszkanie. No, myśmy to starali się tak zrobić, żeby ci młodzi ludzie, no, było dużo przyjęć, myśmy na przyjęcia zapierali ich. U nas jak były przyjęcia, no to zawsze tego jedzenia zostawało, kuchnie były olbrzymie, więc zawsze jakoś takim pomagaliśmy, bo to nie zawsze jest młodzież, która ma dużo pieniędzy i faktycznie ma, może nimi szastać, więc trochę im pomagaliśmy, i to było też dla nas bardzo fajne, bo to była bardzo duża pomoc dla ambasady, dla takiej ambasady, która, nasza ambasada nie była duża, ilość osób nie była duża, więc każda para rąk była bardzo, bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna i dlatego myśmy w ogóle dbali bardzo o to, żeby się jakoś integrować w ambasadzie, bo to jest zawsze największy problem, żeby się integrować, dlatego choinkę ubieraliśmy razem, zawsze choinka była żywa, to znaczy nie świerk, tylko jakieś tam araukary albo coś innego, ale żywa. Nawet było, kiedy jedna ze stażystek była studentką, ale była też instruktorką zumby, więc codziennie na tarasie mieliśmy godzinę zumby po pracy. To super. Ale to w ogóle strasznie bardzo, bardzo chciałem podziękować za tą całą rozmowę i myślę, że wszyscy nasi słuchacze tak samo. Także chciałem jeszcze raz bardzo podziękować za to i zaprosić jeszcze wszystkich na ostatnie, finalne spotkanie jutro Diplomacy Talks o 17:00. Porozmawiam z Kasią Smętek. I tak, jeszcze raz pani dziękuję. Myślę, że pani zdecydowanie zachęciła wszystkich tutaj rozważających karierę w dyplomacji jeszcze bardziej tymi różnymi emocjonującymi historiami. Tak, oj, bardzo tak, dziękuję za spotkanie. Tutaj już myślę, że pani się podłączy. Ja też serdecznie dziękuję. Tutaj pani chciała coś dodać, bo... Nie, ja tylko mówię, że serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. I jeżeli, tak, jeżeli faktycznie was zachęciłam... Nie, było to... naprawdę, było tak ciekawie. Także pozdrawiam serdecznie jeszcze raz wszystkich i może kiedyś się jeszcze gdzieś spotkamy przy okazji właśnie jakichś około dyplomatycznych spraw. Także pozdrawiam i do zobaczenia.